W tym odcinku Grysława zaprosimy Was na krótką przerwę od NESa i retro wspomnień. Będzie to HDS2, będzie troszkę o retro konsoli, czyli coś tam retro. Będzie, będzie oczywiście o Microsoftie będzie o Z80, może nawet powiemy coś o Nintendo, więc zapnijcie pasy i zapraszamy po naszym pięknym intrze. Dzień dobry, wieczór, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym chyba już 346 odcinku Grysława leci dziesiąty rok nadawania, nieprawdopodobne jak ten czas leci. Ja nazywam się Ryszard Chenowski, a po mojej drugiej stronie was jest wasz ulubiony Andrzej Muzyczuk. Witaj Andrzeju. Witaj Ryszarcie, witajcie, drodzy widzowie drodzy słuchacze. Ja od razu na wstępie się wtrącę. I dzisiaj nagrywamy, jak widzicie, zdalnie. I nagrywamy też przy pomocy sprzętu Rode. Więc tak, tak. Już korzystamy w całości. Tak, 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 Jesteśmy tak. na interfejsach, na mikrofonach, na ramionach. Andrzej tylko nie ma jeszcze tej gąbeczki. Będzie pykał. A może, nie. może nie. Może nie, może nie. Zobaczymy, ale muszę powiedzieć, że sprzęt jest super solidny i. Okazało się przy poprzednim nagraniu, naszym zdalnym, że nie miałem problemu z interfejsem, a z użytkownikiem, który ten interfejs zdrażał, czyli sobą, bo nie dostałem dokumentacji i nie, nieprawidłowo ustawiłem pewne parametry tego interfejsu, przez co były problemy z niedziałaniem. Jego. Połączyłeś Ale... przez no, powiązałkę zamiast przez USB, i to no, taki, taki, taki problem. W tym stylu, tak jest. Ryszardzie. Andrzeju. Jeszcze jedno słowo, jak pewnie część z Was wie, razem z kolegą UFAłem na kanale UV o Grach. Nagrywamy dodatkowy podcast, który jest niezależny od Grysława, bo poruszamy też pewnie troszkę się po. Po innych tematach, chociaż niekoniecznie obstawiam, że dzisiejszy omawiany w Grysławie temat Microsoftu pojawi się też u UFA, ale pewnie będzie więcej informacji, będzie też inne spojrzenie, więc zapraszam. Prawdopodobnie będzie nadawany we wtorki, my go nagrywamy w poniedziałki rano. Już jesteśmy umówieni na następne nagranie, i pierwszy odcinek został bardzo mile przyjęty. I od razu podkreślam: to nie sprawi, że Grysław zniknie. Absolutnie nie. Wręcz przeciwnie. Doda więcej sił, więcej energii. I, i przede wszystkim Grysław nie może zniknąć, bo jest Andrzej. Andrzej jest tak wspaniałym człowiekiem. Ja mu to rzadko mówię, ale teraz muszę powiedzieć prosto w oczy. Andrzej jest super po prostu i musicie przyjechać na retrosferę 13, 14, 15, żeby sami zobaczyć, jaki Andrzej jest super i cała ekipa. Bardzo dziękuję w imieniu swoim i oczywiście ekipy Pamiętacie, 13, 14, 15 września. Tak jest. Um, jeszcze dodam tylko tyle, że mamy zbiórkę fajną. O no właśnie, to tak. Pomóc... Trzeba odnośnik do niej dojeść. Ja chyba w ostatnim odcinku nie dałem odnośnika do tej zbiórki. Rzucimy, wrzucimy, tak. No. Um, jeżeli by chcecie wesprzeć nas, no to słuchajcie, jest fajna zbiórka, można się dołożyć i przy okazji wybrać fajne pakiety, więc um, zapraszam. Tak, nie bo mówię, to, ty, ty, tak? tylko dodam, bo to nie są takie zbiórki, że tylko dajecie pieniądze, za co Andrzej i ekipa pewnie bardzo jest wdzięczna, Ale także można otrzymać w podzięce rozmaite suveniry. Oczywiście, Ryszard, oczywiście. I są naprawdę fajne. A hmm, powiem Wam taki: na przykład, o co ja mogę powiedzieć? Ja tutaj taki mam bo testuję niektóre rozwiązania. Mam taką bluzę właśnie z haftem, e, z logiem e, szóstej edycji. Czapeczkę, taką całkiem fajną. Zresztą na moim Facebooku mam zdjęcie właśnie profilowe z tą czapeczką. No taki testuję różne rozwiązania, plus o niektórych nawet sam nie wiem, bo bym się wygadał, więc e, niektóre są tajemnicze i powiem wam szczerze, że dobrze, że nie wiem, bo na pewno bym się wygadał czy na Grysławie, czy spotykając jednego z widzów Ktoś bym zaraz, to się teraz brzydko mówię, zlikował, Albo po prostu bym się wygadał, więc. Więc na szczęście nie o wszystkim wiem. Słuchajcie, jest niespodzianka. Mnie nie pytajcie, bo sam. No nie mam pojęcia o tym. Zobaczycie, zobaczycie, będzie fajnie i naprawdę są pakiety takie z sercem zrobione. Tak z sercem zrobione, naprawdę staram się, żeby to było naprawdę fajnie, fajnie wykonane. No i oczywiście. Przed retrosferą ja już biorę tydzień urlopu przygotowawczego, bo będzie po prostu, będzie rzeźnia. Będzie rzeźnia, więc zapraszam serdecznie, a dużo się będzie działo, dużo się będzie działo. Mam wspaniałych gości, prelegentów w Ryszardzie. Ty również jesteś prelegentem. Ja się jak, jak się dowiedziałem, bo reszty ekipy, ja również jestem w pewien sposób prelegentem, bo będziemy występować, więc wiesz, jesteś. Tak, 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 będziemy? Tak, będziemy, 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 więc. Um, Czuwajcie, będę im bliżej imprezy, tym więcej w Grysławie będę zdradzał różnych informacji, a nawet też się za, zastanawiam, czy nie nagrać takiego osobnego odcinka kiedyś o takich kulisach. I, to i... jest bardzo dobry pomysł. Wejście a. za kulisy takiego konwentu, pokazanie jak on powstaje, ile trzeba prac. że tak naprawdę praca zaczyna się w dzień po zakończeniu poprzedniej edycji. Jeśli poprzednia edycja była, to już się zaczynają prace pierwsze, przygotowawcze, koncepcyjne. O, tak. To jest, to jest naprawdę wielki wysiłek organizacyjny i tym bardziej dziękuję Andrzejowi i całej ekipie, że im się chce, bo robią to całkowicie pro bono. To jest, jak już powiedziałem wcześniej i podkreślamy raz jeszcze, to, to w przeciwieństwie do chyba 99% imprez to jest impreza niebiletowana, każdy może wejść, każdy może po prostu wziąć w niej udział i cieszyć się tym klimatem retro, który będzie emanował z sal brzeskiego ratusza. Tak, tak, tak. Jeszcze dodam ostatnią rzecz bardzo ważną, bo tutaj ciągle są pytania odnośnie noclegów. Słuchajcie, no generalnie problem z noclegami jest taki, że w tej chwili przez sytuację, jaką mamy geopolityczną, jeden z większych brzeskich hoteli jest zarezerwany przez jednostkę wojskową i no niestety to jest taki żelazny, żelazny, że tak powiem, blokada, i nie jestem w stanie z tym nic zrobić. Ale działam jeszcze ze strukturami miejskimi, aby uwolnić dodatkowe miejsca noclegowe, więc trzymam rękę na pulsie. Wydaje mi się, że będzie wszystko jak najbardziej optymistycznie szło do przodu, ale jakby jakieś były kom komunikaty albo informacje wcześniej, to na pewno w następnych odcinkach zdradzę rąbka tajemnicy i na pewno Was poinformuję, jak to wygląda. Ale słuchajcie, raczej problemów super dużych nie będzie. Jeszcze rozmawiam też zakulisowo jakby to ogarnąć, takie bardziej noclegi grupowe, no ale zobaczymy, zobaczymy, to wszystko przed nami, więc trzymam kciuki, że wszystko będzie dobrze. Z drugiej strony Ryszard, słuchaj, to będzie początek września, cieplutko może będzie. Więc... Na trawce, tak, chyba że będzie śnieg i siąpić i będzie paskudna pogoda, co też się może Obynie. zdarzyć. Oby nie. Oby Ostatnio nie. było bardzo ładnie, ale zobaczymy, jak będzie w tym roku. No właśnie. Słuchajcie, to tyle o retrosferze. jadko chciałam chciałem jeszcze dodać, już w ogóle zamykając temat. Będzie fajnie. Ja już jestem, ja już się czuję zmęczony tym, że będzie masę, masę roboty. Głównie, słuchajcie, najwięcej problemów to jest zawsze przy noszeniu, noszeniu telewizorów, tego wszystkiego, bo tego jest bardzo dużo. Słuchajcie, ponad 100 stanowisk. No, jest co wnosić. Jest to wnosić, więc to jest taka ymm, no, fizyczna robota też. O tym trzeba pamiętać. Przejdźmy do tematów odcinka, bo ich jest troszeczkę. Ymm, I mamy tematy, zarówno radosne i sympatyczne, jak i ymm, fatalne w skutkach, i naprawdę dla niektórych osób bardzo, bardzo, bardzo złe i ogólnie negatywne od czego byśmy, na Ryszardzie, zaczęli? Znaczy ja bym zaczął od pozytywnego, od Hadesa bym zaczął. A proszę bardzo. Nie mam dzisiaj notatek wydrukowanych, więc yy, słuchajcie, patrzę właśnie teraz w dokumenty Google'a. Yy, 6 maja premiera yy, wstęp, wczesnego dostępu gry Hades 2. No i się wydarzyło. Ryszardzie, yy, Robiłeś strumyk z tej gry? Tak, zrobiłem strumyk z Hadesa 2, taki rzut oka, mam taki cykl, krótszych trochę transmisji. Zwykle moje transmisje trwają po kilka godzin. Rzuty oka są rzutami oka. Po prostu pierwszym spojrzeniem, zapoznaniem się pierwszymi wrażeniami z jakiegoś tytułu. No i postanowiłem zrobić takie pierwsze wrażenia z Hadesa 2 i są to wrażenia nad wyraz pozytywne, bo Hades 2 wydaje się, chociaż jest we wczesnym dostępie, być grą bardzo rozbudowaną i znakomicie nadbudowywać nad Hadesem pierwszym. aczkolwiek jeśli ktoś nie zna gry za bardzo i popatrzy na Hadesa pierwszego i na, i na dwójkę, no to pomyśli sobie, o to, to może nawet nie być kontynuacja, to jest w zasadzie ta sama gra. Oczywiście zmieniła się grafika, jest pewnie trochę bardziej szczegółowa, natomiast styl graficzny, taki komiksowy, charakterystyczny sprawia, że to jest gra, która choć cały czas się broni, to trudno w niej, w grafice pokazać jakiejś gwałtownej rewolucji, czy też większej ewolucji, bo już za pierwszym razem grafika była świetna, a za drugim razem przy utrzymaniu tego stylu tu niewiele się zmienia pod tym względem. Natomiast zmieniają się niektóre mechaniki. Zmienia się zupełnie, fa... no, może nie zupełnie. F fabuła się jest rozwinięta z Fabuła z jedynki. Mamy nowych bohaterów, mamy nowe zdolności, nowe umiejętności, nowe mechaniki. Gra się już od samego początku wyśmienicie. Znakomicie jest ta gra zrealizowana pod względem też. Dźwiękowym, fenomenalna muzyka Damiana Korba, bardzo, bardzo dobrze dobrane głosy. Jest od razu też polska wersja, bardzo dobra polska wersja. Tutaj pozdrowienia dla Eli Grzesia i Martyn jest które, te, które odpowiadały za tłumaczenie i testowanie, więc jest, jest naprawdę dobrze. Pewnie są jakieś tam drobiazgi, ale to jest wczesny dostęp, tak? Ta gra będzie cały czas poprawiana, będą dodawane nowe rzeczy i tak dalej. Autorzy twierdzą, że chcą ten wczesny dostęp prowadzić do końca roku, w zależności od tego, jaki będzie, będzie odzew graczy. Wtedy możemy się spodziewać jakichś dodatkowych informacji, kiedy gra zadebiutuje w wersji 1.0. Teraz jest wersja 0.9, coś tam, coś tam. Obstawiam, że jeśli będzie im szło tak dobrze jak przy wczesnym dostępie, to tą wersję pełną może otrzymamy jeszcze w tym roku. no Bo naprawdę ta gra wygląda jak pra praktycznie gotowy produkt. Ja pamiętam jak Hades pierwszy zadebiutował też we wczesnym dostępie, wtedy tylko w sklepie IPK, To też wyglądało bardzo dobrze, ale tam jeszcze wielu rzeczy nie było i wiele rzeczy zostało rozwiniętych, rozbudowanych na przestrzeni chyba dwóch lat, kiedy pozostało we wczesnym dostępie, Wtedy był czas pandemii jeszcze. Więc praca studia Supergiant też była mocno utrudniona. Jest zresztą cały dokument o powstawaniu Hadesa zrobiony przez, przez Noclip. Bardzo polecam, bo tam się działy różne rzeczy, Na przykład było włamanie do biura i, i splądrowanie tego biura, kiedy było zamknięte. Wiadomo, utrudnienia w pracy zdalnej, konieczność zbudowania studia w domu przez Demina Korba, który, żeby mógł nagrywać dźwięki i głosy, bo on jest też bardzo e, e, ważnym aktorem głosowym w tej grze. Więc tak, pierwsze wrażenia nadzwyczaj pozytywne, choć raz jeszcze podkreślam, że jeśli ktoś nie znał jedynki, no to może pomyśleć, że na pierwszy rzut oka dwójka jest jedynie nowymi, dodaniem nowych terenów, tak? No, dodaniem nowych postaci, bo graficznie ta zmiana nie jest tak duża. Oczywiście jest wyższa rozdzielczość, ciekawi mnie, jak to będzie wyglądać na Switchu, bo dzięki wyższej rozdzielczości też trochę więcej obszaru, mam wrażenie do. Widocznego od razu. No ale czy ta gra może pójść na Switchu? Jedynka swobodnie działała, chociaż nie w takiej wysokiej rozdzielczości. Mam wersję też tą fizyczną, chyba też Andrzeju masz. Gra się na Switchu świetnie, polecam. W zależności od tego, jak długo będą opracowywać tę grę, to może się pojawić zarówno na Switchu pierwszym, bo nie widzę przeciwwskazać, żeby się pojawiła ewentualnie, albo i na Switchu drugim, o którym pewnie jeszcze dzisiaj powiemy, ale. Ale troszkę później. W każdym razie y, warto sprawdzić, ale jest jedno ale, i zaraz, Andrzeju, czekam na Twoją reakcję. Cena tego wczesnego dostępu w Polsce, tak? Słyszałeś o awanturze, czy nie no słyszałeś? Awant awanturze, nie. może nie awanturze. Awanturze za dużo powiedziałem, O pewnych. Mm... Głosach niezadowolenia? Tak, bardzo ładnie. Tak subtelnie to powiedziałeś. Głosy niezadowolenia. Głosy niezadowolenia. Okazuje się, że w Polsce. Y, Hades jest najdroższy prawie na świecie oprócz, oprócz Szwajcarii. I wygląda na to, że już jesteśmy, do, dobiliśmy do poziomu zamożności jednego z najbogatszych krajów świata. Cieszy mnie to bardzo. Co jak wyglądam przez ulicę, to może się mylę, ale to na pewno tylko woal nierzeczywistości. Tak naprawdę żyjemy w najbogatszym kraju i mamy, dlatego stać nas, jesteśmy tacy bogaci, że stać nas za płacenie gry. Drożej niż praktycznie cały świat. I to nie jest, tylko dotyczy Hadesa. Okazuje się, że było więcej znacznie gier, które w Polsce są najdroższe. I to jest dla mnie wielki problem, bo wiadomo, jednak nie jesteśmy jeszcze, jeszcze najpotężnym imperium. Czekam na ten moment i mam nadzieję, że dożyję, kiedy małe, wielkie imperium będzie najpotężniejszym tworem politycznym na świecie. Tak czekamy, czekamy. czekamy, czekam z tęsknieniem. Na, na razie jednak wygląda na to, że mogę poczekać, mogę musieć żyć dłużej niż myślałem. Nastawiam się na to. Ale chodzi o to, że no, nie jesteśmy tym najbogatszym krajem i takie praktyki ja nie wiem, kto za, kto za nie odpowiada czy to wydawca, czy Steam sprawiają, że. Tym więcej ludzi będzie korzystać niestety z VPN-ów. Im więcej ludzi będzie korzystać z VPN-ów, tym mniej osób będzie e, grać w polskie wersje, bo. E, twórcy będą dostawać informacje, że, że w Polsce mało osób kupuje. Mało osób kupuje dlatego, że gry są za drogie na portfele, ludzie korzystają z VPN-ów, na przykład łączą się z Turcją i nagle Tur Turcja dostanie nagły przypływ, przykładowo Turcja, tam są po prostu też niższe ceny, dostaje nagły przypływ osób, które chciałyby sobie pograć z tamtego regionu, więc o, tam widzimy, że jest więcej osób, więc lokalizujmy na język turecki i odpuśćmy sobie na przykład język polski, skoro tak mało osób gra w, w, z Polski. I no ja się tym martwię, bo to wpływa też na, na mój do, dobrostan. Tak? Bo im mniej gier będzie po polsku, tym gorzej dla mnie i dla mojej firmy, i dla wielu wielu osób, i dla polskich graczy też. Na całe szczęście tutaj Super Giant jest firmą która się wzbogaciła niezmiernie na Hadesie i ich stać na naprawdę, niepraw... naprawdę nieprawdopodobnie wysokie stawki, jeśli chodzi o tłumaczenia, bo kiedyś ogłaszali, ile tam płacą, ale dla innych twórców to może być znak, że kurczę, no skoro w Polsce tak mało osób gry kupuje, no to może nie warto. Nie, nie wiem, co sądzisz Andrzeju? A czy ja ci powiem tak po pierwsze, cena Hadesa, wczesny dostęp, 139 zł bez grosza, czy na Steamie, czy na EPICU właśnie. Mamy i Steama i Epic Tak, za pierwszym razem był tylko Epic. Tylko Epic był, czyli prawdopodobnie Epic po prostu wyłożył e, jako inwestor kasę. No, mm -hmm. Znając się, że pewnie, pewnie tak było. Zresztą ten sam, tak samo było że zresztą z, z, z ubiegłorocznym Alan Wake'em drugim, gdzie... No i tak Epic samo był... z Witchfire, prawda? Witchfire Zobaczmy. jest na razie cały czas tylko na Epiku i hmm. jest aktualizowany. Przy okazji bardzo polecam, świetna gra. Tak, i Ryszard, to robiłeś kilka strumyków, warto. Tak, dajrzeć. tak, tak, tak. To robiłem sporo, bo, bo podałem się uczwaj. Zresztą z Hadesa pewnie też będę chciał, gdyby nie to, że jest tyle innych gier, ale o tym pewnie jeszcze moment. No oczywiście. No dobrze, OK. i teraz tak, czy mnie ta cena przeraziła? Niekoniecznie, bo to 140 zł to nie jest 139, to nie jest jakaś wybitnie duża kwota. I to też mówimy o jakości gry, która na starcie jest mm, tym indykiem wyższej klasy, czyli takim AA. To, no, nam... nie, to już, jeśli chodzi o opracowania na przykład dźwiękowe, to jest poczwórne A, ale rzeczywiście, to, bo to nie jest ogólnie to nie jest duża kwota, mm -hmm. szczególnie przy powiedzmy, jednak postępującej, chociaż zwalniającej inflacji. No to, tak. to, nie jest, to nie jest duża kwota, tu, jest, tu chodzi o samą zasadę, wydaje mi się, że jesteśmy traktowani jako Jedno z najbogatszych państw na świecie. A o tym zaraz właśnie chciałem powiedzieć. A no, niestety jeszcze, jeszcze nim nie jesteśmy. No tak, ja dodam tak. Jeżeli chodzi o całą politykę wydawniczą, i już nie mówię zupełnie tutaj się nic Hadesa, Hadesa, tylko polityka związana z naszym krajem wydawniczym to jest jakiś taki globalny spisek, muszę przyznać. Bo to. Bo... To się przekłada nie tylko na ceny na Steam'ie, Epiku, ale wszystkie usługi abonamentowe typu jak Spotify, Tidal i wiele, wiele innych one i, czy nawet y, różne VOD typu Netflix czy y, Showmax. No, wie, wiecie o które mi firmy mm -hmm. chodzi. No to generalnie zawsze polskie abonamenty są droższe niż krajów y, y, wyżej rozwiniętych, które po prostu są bogatsze, gdzie jednak PKB na, po, na pojedynczego obywatela jest po prostu wyższe. I my zawsze płacimy więcej. Plus do tego, Ryszard, muszę dołożyć właśnie tą naszą polski pierwiastek osoby, która nie lubi przepłacać i jest w stanie poświęcić więcej czasu na to, aby zapłacić mniej. No to jest jak jest. Cieszy mnie to, że już idziemy coraz bardziej w tym kierunku, że jednak na szczęście ta przywara że gry są za darmo i nie musimy za nie płacić, no to już coraz mniej. To już jest naprawdę yy, w tej chwili jakiś promil yy, graczy. Jeszcze oczywiście jest, ale już tego pierwsze jest naprawdę, naprawdę mało. To już jest nisza niż, nisz, co mnie bardzo cieszy. Yy, ale niestety, no, wydawcy sami czasami nas yy, do tego kombinowania zachęcają. A do tego jeszcze mamy różne kluczykownie, czyli te wielkie, wielkie portale, gdzie można kupić klucze do gier, często o wiele, wiele taniej. Oczywiście one są kontrowersyjne. Czasem są też niemoralne, bo na przykład klucze pochodzą z jakiejś akcji promocyjnej, gdzie producent chcąc zareklamować swoją grę rozdaje te klucze, a później te klucze wchodzą w obieg i yy, zostają później yy, sprzedane, co jest no powiedzmy, że moralnie średnie yy, i ktoś na tym oczywiście zarabia, no to, no to... No jest jak jest, no ale z drugiej strony, no słuchajcie, no jeżeli tak, niektóre systemy same są zaprojektowane, żeby na swój sposób pozwolić użytkownikowi kombinować, jak na przykład różne abonamenty Game Passowe, gdzie można było robić konwersję z niższej na wyższą wersję, kupując jakiś nie, do, dodatek do abonamentu i nagle zyskując na przykład trzy miesiące Game Passa. A to się chyba już skończyło. Tak myślę. A dalej jeszcze, dalej, dalej. Tak? Ale są jeszcze jakieś takie różne kombinacje, i to jest akurat w tym wypadku, jest to raczej wykorzystanie luki, czy nawet celowo, celowo chyba producenci, aby zwiększyć swój swój ilość sprzedanych abonamentów, celowo po prostu nie, nie łatają tego. Microsoft to oczywiście coś, co tam działa. Ale wracając właśnie do tej polityki takiej i trochę zmowy, no to niestety tak jest, i jest to troszkę przykre, że gra, mimo tego, że ma globalną jedną cenę, to na różnych rynkach kosztuje różnie. Ja wiem, przelicznik, złotówka, dolar jest jaki jest. Czasem jest lepszy, czasem jest gorszy, ale też producenci często reagują z dużym opóźnieniem. Jak mieliśmy taki szczytowo wysokiego dolara, jeszcze nie wiem, rok temu czy dwa lata temu to było mniej więcej. I te, te gry, i rozmawialiśmy do konsola, które były po prostu dużo droższe. Ten dolar, mimo tego, że spadł na rynku załóżmy w ciągu trzech miesięcy, to producenci obniżyli dopiero po pół roku ceny. Więc jeszcze chwilkę yy, mieli czas, aby na tym zarobić. No to są takie niefajne sytuacje. Stąd popularność właśnie VPN-ów, stąd popularność różnych sklepów z kluczykami, czy yy, różnych innych metod, metod obejścia. My, gracze, yy, Krótkodystansowo na tym zyskujemy, bo możemy sobie kupić za granicą taniej klucz i aktywować go na naszym koncie. Długoterminowo, tak jak już odpowiedziałeś, no niestety ma to wpływ na przykład na walść polski rynek wydawniczy i na to, że statystyki pokazują, że na przykład dana gra się w Polsce nie sprzedaje, bo, bo nagle się okazuje, że nie wiem, klucze z Węgier czy z jakiegokolwiek innego kraju na świecie nagle sprzedają się dużo, dużo lepiej i no i wiadomo, statystyki, a tutaj niestety rządzi Excel, o tym jeszcze dzisiaj też powiemy, jak ten Excel rządzi i dosłownie przewraca stoły do góry nogami. Więc cieszy mnie premiera Hadesa, sprzedał się rewelacyjnie, ja tak zaglądałem na różne statystyki Steamowe, które um, analizują ten um, fenomen, oczywiście wielu, wielu gier, ale również Hadesa. Um, prawdopodobnie sprzedało się już ponad pół miliona egzemplarzy tej gry, nie wiemy dokładnie ile, bo tu też na to trzeba poczekać, a... To są tylko szacunkowe, między pół a milion sztuk, więc rewelacja. O, oceny graczy są. bardzo ja po... pozytywne chyba tam. Oj, nawet to mało. On Po prostu y, negatywnych prawie nie ma żadnych opinii. Są, jest krytyka, oczywiście, bo to jest wczesny dostęp i jak najbardziej jest potrzebna dla twórców, aby ten produkt jak najbardziej dopasować do graczy na swój sposób i oczywiście zrobić go jak najlepszym, ale y, y, Jeden z komentarzy na Steamie, słuchajcie, brzmiał tak. Jeżeli wszystkie niedokończone gry wyglądałyby tak jak ta, to świat byłby lepszym miejscem. A teraz dokończyć grę za kilka złotych... A teraz y, dokończone gry za kilka złotych są w dużo gorszym stanie. Premiery sprzed, y, zeszłoroczne, premiery dużych tytułów, niektóre tegoroczne, pokazały, że mimo wielkich budżetów i... Teoretycznie testowania przez duże korporacje, no te produkty wychodzą rzekłbym, że średnie. I tak kończę z Hadesem. Super premiera. Bardzo się cieszę, że mniejszy tytuł odnosi tak duży sukces i pokazuje, że ta branża potrzebuje gier mniejszych. Oczywiście Hades już jest ze swoim stopniem skomplikowania, już jest dużą grą, ale powiedzmy, że w dalszym ciągu ta kwota, czyli te 140 zł, niecałe, całe. Jednak go pozycjonuje w tym. Nie jest to już indyk, nie jest to, wiesz, gra z budżetem 200 milionów dolarów, czy tam 100 milionów dolarów. Powiedzmy, że jest to ten taki ambitny ambitny, amb, ambitny indyk, czy nie wiem, by to jeszcze można było powiedzieć. Trzeba Takie... by nową kategorię. Tak, myślić. tak. Choć wydaje mi się, że te dwa razy A tutaj jest akurat takim dobrym przykładem, jakby to mogło wyglądać. Do tej, do tej na przykład um, Ryszard kategorii mógłbym zaliczyć na przykład Prince of Persia z, z początku roku. To jest mniej więcej ta kategoria hmm. Gier, mimo tego, że Prince of Persia był droższy, bo na starcie kosztował 200 chyba 220 zł. Coś takiego? Tak, tak wydaje... drogi był. Natomiast ja nie. Powiem tak, kupiłem. Dostałem jeden egzemplarz cyfrowy, ale kupiłem też wersję fizyczną na Switcha. Absolutnie nie żałuję. Kapitalna gra, cały czas utrzymuje się u mnie w pierwszej dziesiątce gier tego roku. Nie. Chociaż powiem tak, ten rok, on miał być, wiecie, on miał być spokojniejszy. Po wybuchowym ubiegłym roku, kiedy pojawiło się tyle znakomitych tytułów, to ten miał być taki, no. Przejściowy. <laughs> oj, oj, już jest tyle genialnych gier, że zrobienie dychy pierwszej, tytułów, najlepszych tytułów roku to będzie trudne. I co właśnie jest interesujące, dużo pojawia się gier trochę mniejszych, albo na które wcześniej nie zwracałem uwagi, a okazały się niezwykle atrakcyjne. No, wspominaliśmy już o Stellar Blade. Stellar Blade to jest dla mnie wyjątkowo pozytywne zaskoczenie tego roku. Gra budząca kontrowersja, natomiast to jest fantastyczny tytuł. Fantastyczne! Final Fantasy VII to już oczywiście duża gra, bardzo, bardzo, bardzo dobra. Teraz wycho wychodzi HD, nie wiem, czy go wrzucać do tego zestawienia roku, skoro nie będzie pewnie jeszcze skończony. Ale Wyszło może skończą. Może skończą, może skończą. No i w tym miesiącu w maju też wychodzi tytułów. Już wyszła ta indika, prawda? Bardzo, bardzo ciekawie wyglądający tytuł osadzony w carskiej Rosji. Zresztą kiedyś pokazywałem demo, jest, jest w game pasie. Zaraz wychodzi nowy Prince of Persia którego, którego już miałem okazję zagrać no i tutaj raczej nie będzie w pierwszej dziesiątce ale o tym może zrobię osobny rzut oka albo osobny materiał, bo to jest taki dziwny tytuł no ale tak czy inaczej, gier dużo Hellblade za chwilkę, będzie później Indiana Jones o Hellblade pewnie jeszcze powiemy w, w stosunku czy znaczy w związku z zamieszaniem Microsoftowym ale tak czy inaczej, proszę Państwa, Hades 2 wspaniała gra, działa pięknie też na Deku, na Steam Deku jak macie Steam Deka działa jak marzenie Wydaje mi się, że od samego początku była robiona z myślą też o tym, żeby na takim przenośnym sprzęcie działała i to też dobrze wieszczy na przyszłość dla takich przenośnych sprzętów, o których pewnie Andrzej będzie za, za chwilkę chciał powiedzieć. Tak, ja jeszcze ale tylko... piękne przejście. <laughs> tak. Ja jeszcze obstawiam, że wyjdzie też na poprzednie generacje, czyli PS4 i Xbox One. Bo dlaczego nie? To jest jednak mniejsza gra i nie ma tak dużych wymagań, jeżeli pociągiem Switch. Pierwszy, no to pociągnie już tak naprawdę wszystko i mam nadzieję, że też w przyszłości pojawi się jako mobilna gra, co jeszcze zwiększy twórcom możliwość monetyzacji tej gry, a to jest im po prostu potrzebne, bo te mniejsze studia zawsze ma, tutaj jest nieudany tytuł, może zwiastować później duży problem dla całego studia, Albo nieudana premiera, bo to różnie bywa. No dobrze, okej. Okay. Teraz a propos takich ciekawych sprzętów, które się pojawią i które się wydarzą już w lada chwila. Anbernic, kojarzycie? Taka azjatycka firma, która produkuje co roku, a z 50 różnych konsol. I to powiem tak, sam mam, sam mam taką jedną z konsolek i jestem bardzo zadowolony. Bardzo dowolny. Za, za tę cenę, w jakie, jakiej można je kupić, bo to jest, najczęściej jest koło, nie wiem, 200 zł. Tak, tak To tak, jest tak. rewelacja po prostu. Rewelacja. I Andrzeju, coś, coś o jakimś nowym modelu. Tak, tak. tak. Masz go tutaj um, przy sobie? Możesz nie, pokazać. jeszcze nie ma premiery. A, myślałem, że wiesz, że to już jest, że dostałeś jako główny influencer, dostałeś, wiesz. Mam coś innego, ale potem też za chwilkę powiem o coś takiego. Słuchajcie, najpierw o Anbernicu. Anbernic wydał w grudniu taką konsolkę jak RG35XX. To właśnie my tą wersję mamy, Ryszard. Wersję z plusem, która ma pewną aktualizację oczywiście sprzętową, lepszy procesor, więcej pamięci RAM, emulację już nawet Dreamcasta. Czy w niektórych wypadkach PSP? Nie jest oczywiście to idealna emulacja, ale już jest całkiem nieźle. W konsolce za 200 zł możemy emulować PSP już całkiem, całkiem znośnie. Są oczywiście gry te największe, jak na przykład God of War, które chodzą powiedzmy, że w średnim klatkarzu. Ale to rokuje, że za rok będzie już chodzić dobrze, bo kolejny procesor pewnie. No i, no i taka firma jak Anbernic, znana jest z tego, że ona oczywiście zrobi milion wersji tej konsoli. To znaczy, że zrobią zaraz poziomą wersję, pionową wersję, boczną wersję i co się tam może wydarzyć, wszystko. I tak właśnie zrobili, bo wyszła wersja H, czyli pozioma, horyzontalna. Mm. Mają Mariusz. Chciałem od niego pożyczyć, ale już tam. Chyba sobie sam kupię taką konsolkę za jakąś chwilkę. I wyszła wersja też troszkę prostsza, czyli RG35XX na rok, na rok obecny. Czyli jakby takim dopiskiem 2024. 20, 20, ona tam nie posiada WiFi, fi troszkę słabsza baterii, ale to jest, ta, to jest ta konsolka, którą ty Ryszard, w domu, posiadasz, m, tylko zaktualizowana sprzętowo, taka nowa rewizja. Mhm. Ale najciekawszą zapowiedzianą dosłownie dwa dni temu jest konsola właśnie o tych parametrach czyli o tym czteroznawym procesorze, gigabajt ramu, 3,5 cala ekran, i ten ekran się bardzo broni, bo to jest ekran y, y, laminowany czyli tak jak mamy w telefonach komórkowych. Ekran, który ma szkiełko, już jakby ze sobą połączone. Nie mamy tej przerwy między elementami, i to naprawdę dzięki temu wygląda dobrze. I te wszystkie konsolki azjatyckie dzięki temu robią bardzo dobre wrażenie. I słuchajcie, ta konsolka będzie otwierana, czyli będzie taką. Jak um, DS. DS, ale bardziej wygląda jak um, troszkę azjatycka żynka z Game Advance SP. Czyli będziemy mieli tą dokładnie formę. Hmm, Czyli oczywiście... kwadratowa, tak? Taki... Tak jest. Albo jak, jak były też takie telefony puzderka, yy, kiedy jeszcze były telefony z klapką mm -hmm. dawno temu, w zamierzchłych czasach, to, to tak, tak. by był chyba motorowe. Razer była, była taka mocarstwem. I prawie każdy miał otwierane telefony, bo to był pewien trend, który yy, po prostu byli? się przyjął. No tak 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 tak. A później się okazywało że za dwa lata za po dwóch latach użytkowania gdzieś pękała tasiemka która łączyła ekran zresztą. Oj tam oj tam. No ale to do, do dzisiaj jest tak. No właśnie ale sama forma czyli będziemy mieli konsolę nowoczesną która spokojnie emuluje dużo dużo mocniejsze sprzęty a wewnątrz będziemy mieli zewnątrz będzie mieli Game Boy Advance SP super to wygląda. Jestem pod wrażeniem. Oczywiście, znając Anbernika będzie to wykonanie całkiem niezłe, bo te konsole od kilku lat się naprawdę bronią. I oczywiście nie mówię tylko o Unberniku, bo mamy jeszcze Paukid i taką firmę, mamy Mio. Tych firm jest naprawdę dużo. I w tym przedziale budżetowym, czyli takim 200-300 zł, jest naprawdę szeroki wybór konsol, które emulują Amigi, pierwsze Playki, Nintendo 84, czyli piątą generację. I łapią się nawet za właśnie niektóre mobilne, mocniejsze sprzęty jak PSP. Jest naprawdę super, yy, super, super, super yy, postęp. Oczywiście pamiętajcie, kupując taką konsolkę w Azji dostaniecie od razu ją z jedną, jak nie dwoma kartami pamięci, wypchanymi grami. To już oczywiście yy, jak to tam wygląda w środku, to to już wasza prywatna sprawa. Nie oceniamy. Andrzej, o takim pytaniu mam. Mhm, proszę. Jak myślisz, czy dałoby się na przykład yy, zamówić z własnym logiem, taką grę? Znaczy taką konsolkę, czy to, czy to są mm -hmm. za duże koszta? Ilość, 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 ilość się no zawsze, Właśnie, się jakby, jakby się chciało zrobić tak, wiesz. Wręcz manu, 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 manufakturalnie, tak? Czyli podejrzewam, że kilkadziesiąt sztuk. Nie? To... To, oj, raczej w 100 tysiącach, 100 no, tysięcy w górę, ale sam nadruk na sprzęcie, na przykład nałożenie dodatkowego jakiegoś oznaczenia, nie jest to wielki problem, bo mm, chociażby grawer, na takim sprzęcie. Apple, Apple robi to od lat, gdzie możemy sobie na przykład iPada zamówić z własnym grawerem. No właśnie sobie myślałem, żeby kurczę wiesz. Jak w końcu powstanie Patronite. <laughs> tak, tak, zbieramy cały <laughs> czas. Ci... Żeby była taki, taki, taki próg, że konsolka z grawerem, właśnie taki Anbernik albo jakiś inny z grawerem grysła. To byłby czat. No tak. A co z grami wtedy? A no dostajesz konsolę, nie? To... A, no i się... Ale jest to do zrobienia. Grawer akurat nie jest z problemem nie do ogarnięcia, jakiś inny rodzaj oznaczenia również. Raczej takie konsole dedykowane, no to to już jest oczywiście problem yy, ilości zamówień. Musielibyśmy naprawdę dużą ilość zamówień. No zerać. chyba, że Gry stanie się tak sławny, że będzie mieć już kilkaset tysięcy, na, czyli za jakieś 50 lat yy, w obecnym tempie, że po prostu sami się zgłoszą o! Chcemy, chcemy zrobić na Polskę specjalną wersję sławiącą gry. Oj, chciałbym, chciałbym. to jest naprawdę super rozwiązanie. Nie, ale przy okazji taka odezwa. Zazwyczaj jest na koniec, ale zostaliśmy totalnie zakopani przez algorytm YouTube. A zresztą z tego co wiem, to nie, nie jako jedyni. Rozmawiając z Krzysztofem Majem, mówi, że ma podobne doświadczenia. Większe kanały, takie jak na przykład kanały o serialach, jakby nie patrzeć, też zostały. Nie wiem, jakoś w dziwny sposób zakopane, że się rzadziej pojawiają w polecanych. Grysława to dotknęło w taki sposób, znaczy mój kanał jako Rysław dotknęło w taki sposób, że subskrypcje spadły. Powiedzmy, że było średnio 500 w ciągu miesiąca, to teraz jest 120 w ciągu miesiąca, czyli taki spadek prawie pięciokrotny. Niestety. Przyrasta to bardzo powoli, możliwe, że nisza się powoli wyczerpuje. To też jest całkiem prawdopodobne, że nisza osób, które chciałyby posłuchać o grach niekoniecznie w sposób prezentacji przeznaczony dla młodszego, a raczej dla starszego odbiorca, ta, ta nisza możliwe, że już jest powoli wyczer się wyczerpuje. Ale wydaje mi się, że jednak nie. Wydaje mi się, że jednak nie. Więc jeśli się ten materiał wam spodoba, to będę bardzo wdzięczny za subskrypcję, za polubienia, to jest naprawdę wyjątkowo ważne dla rozwoju kanału i, i dlatego, żeby nadal nadawać po prostu, bo z pasji, pasja jest bardzo ważna, bez pasji by w ogóle Rysława nie było, no ale im więcej jest jednak odbiorców, tym większa szansa, że na przykład pojawią się jakieś możliwości współpracy, albo na przykład, że pojawi się możliwość normalnej monetyzacji, albo nawet samo trafienie do Patronite'a, jeśli już on będzie, też okaże się łatwiejsze. Dlatego bardzo, bardzo, bardzo proszę o subskrypcję. I cóż, i dziękuję z góry. Mam nadzieję, że ktoś z Was się skusi i w tym roku może uda się dobić do 40 tysięcy. W tej chwili jest 36 300, więc potrzeba jeszcze 3700. Normalnie, jak patrzę na niektóre kanały, to, to są rzeczy, które się ogarnia w tydzień. Ale ja planuję sobie do końca roku. Przy obecnym tempie to może być trudniej, dosyć trudno, bo jak już mówiłem, jest 120-130 miesięcznie. Zostało ile? 7 miesięcy do końca, tak? Więc no przy, tak. przy tym tempie to może się uda osiągnąć 37 tysięcy w tym tempie. No zobaczymy. zobaczymy. Po, po, pomóżcie nam zawalczyć z tym algorytmem. Nawet jak nie subskrybujecie, to, to nawet łapka w górę dużo daje. Łapki w górę dużo dają, komentarze dużo dają. Podanie dalej. Dziękuję, dziękuję z góry i przepraszam za ten taki dość długi wtrąd marketingowy, tak Jak go określił. Ale ja, ja też muszę dodać parę słów, właśnie z tym związanych, bo słuchajcie, mimo tego, że to jest kanał Ryszarda, ja się czuję bardzo mocną częścią Grysława i właśnie te łapki w górę, ten szum na kanale daje też wpływ na to, że ja mogę bardziej rozwijać retrosferę. Już wam mówię dlaczego, bo to jest takie, może to wydaje się tak trochę z boku i nieważne, ale dzięki temu, że ja mam troszkę większą rozpoznawalność i to, że e, otwierają się dzięki gry pewne e, kanały, e, których wcześniej nie było. No to, teraz żeby... się wtrącę, no chociażby to, tak? No oczywiście. Rode. Chociażby to, myśmy dostali, to zawsze było przejrzyste, myśmy dostali zestawy mikrofonów od, od audiostacji.pl, dystrybutora Rode. Dostaliśmy za darmo. Po prostu za to, że nadajemy i im się podoba. I za, bardzo dziękujemy za to, serdecznie dziękujemy, bo pewnie no, to jest sprzęt takiej jakości, że trzeba dość długo zbierać, żeby w niego zainwestować. Takie były plany, ale udało się dostać raz jeszcze wielkie dzięki i to jest jedna z zalet tego, tej troszkę większej rozpoznawalności. Andrzej, przepraszam, już cię oddaję. No właśnie, dzięki temu, że jest, ymm, mamy troszkę większe zasięgi i mi w przypadku Retrosfery otworzyło się też kilka drzwi, których wcześniej no, nie dało się y, otworzyć i to naprawdę dzięki temu ymm, mi do nie niektórych sprawy Teraz po prostu łatwiej wychodzą i łatwiej się po prostu z kimś porozumieć, który by wcześniej by mnie zignorował albo mm, po prostu nie byłoby kontaktu. No, wyobraźcie sobie, że odcinek ostatni o Pegasusie. Ym, teraz jeszcze nie mogę za bardzo zdradzić szczegółów, ale mogę powiedzieć, że był po pierwsze: dziękuję bardzo za bardzo dobry odz odzew i komentarze ale kilka osób się odezwało yy, odnośnie pewnej współpr współpracy, właśnie z, po tym materiale. No, jakbyśmy go nie zrobili, to by tego, tej odezwy by nie było, więc dziękuję wam bardzo, że oglądacie i komentujecie. Prosimy o więcej, po prostu tak, prosimy, bo, prosimy o więcej. Prosimy o więcej, prosimy bardzo o więcej. Tak. Jak się nie uda, to się nie uda. No. Ale i tak jest nam niezwykle miło, że, że ktoś chce oglądać i komuś dostarczamy radości. W, najczęściej w piątkowe wieczory i ktoś. Wiem, że dla wielu osób już jest taka tradycja, że piątek wieczorem Grysław, bardzo mnie to cieszy. Andrzeja pewnie też to cieszy. Jesteśmy, jesteśmy przeszczęśliwi z tego powodu. Natomiast gdyby była możliwość dotrzeć do jeszcze szerszego grona odbiorców, byłoby nam jeszcze milej. I to. Bardzo długa wstawka. Takich długich jeszcze nie było. No nie było, no. ale tak ale czasami tak. trzeba. Tak. Czasami trzeba, także. Sytuacja jest wyjątkowa, więc. Sytuacja trzeba. jest wyjątkowa, tak jest. No dobrze, ok. Koniec procesora Z80 w tej formie, w której znamy do dzisiaj. Słuchajcie, czym jest Z80? Jest to kamień, węgielny, kamień węgielny elektroniki użytkowej i nie tylko. Mieliśmy Bez dwa... Z80 by nas tu nie było. Na, na no, bank. Tak. Nie byłoby no, tak. nas tutaj. Bez no, tak. Z80 nie byłoby Grysław, nie byłoby w zasadzie, wydaje mi się, nie byłoby takiego boomu na elektronikę też w Europie. Lata 80. w, w, w komputerach. W, w Europie, nie tylko w Europie, by nie istniały, bo w Japonii też, msx -y na, ZX, na Z80, Game Boy Z80, ZX Spectrum, Z80, Amstrad, Z80. Jeden z najważniejszych procesorów w historii ludzkości. I to, ja wiem, że to brzmi podnośne, ale to jest prawda. Jest no to jest jeden z najważniejszych procesorów w historii ludzkości i już go nie będzie. Oh, trzeba to uronić to łzy. To, to nie jest do końca tak. Dawaj. Rozmawiałem z osobami z branży, które zajmują się wdrażaniem tych procesorów do różnych projektów. Pozdrawiam. Słuchajcie, nie jest tak źle. 48 lat produkcji układów Z80 od 76 roku. Więc trochę lat już minęło, to dużo, jak na elektronikę to jest, mm, to jest to kilka jest, tysiącleci. To jest, no to jest ile? Prawie 50 lat, tak? 48, no, 48 tak? 40, jeszcze dwa lata i będzie cykl. I po, i... To mogli dociągnąć do tej pięćdziesiątki złotego. Y, to jest tylko jedna z rewizji takich Z80, bo notka prasowa informowała o tym, że pewien konkretny rodzaj procesora Z80 y, jest tak zwany EOL, czyli End of Life? Często w IT się taki, używa się tego określenia EOL i wyobraźcie sobie, że wyobraźcie sobie, że firma Zilog przyjmuje ostatnie zamówienie do końca czerwca. Wiadomo, procesory zostaną wyprodukowane tam później, no i zakończenie jest pewnej ery, czyli ten Z80 no, staje się już historią. On jest oczywiście za, ży, za żywota już jest historią, ale mm, jego wpływ, jak Ryszard przed powiedział, na rozwój technologii, rozwój mikrokomputerów, konsol i nie tylko, bo oczywiście on był używany w wielu, wielu sprzętach i nie tylko jako procesor, ale też jako układ przetwarzania dźwięku, czy jakiś układ przetwarzania różnych sygnałów. Przypuszczam, że nawet w satelitach gdzieś, które latają nad naszymi, na naszym niebie, również gdzieś te, te procesory są, bo tam ta technologia, mimo tego, że to jest ultra nowoczesna technologia w tych satelitach, to te układy muszą być na tyle toporne, żeby to promieniowanie kosmiczne ich po prostu nie przepaliło. Więc prawdopodobnie podejrzewam, że tam również gdzieś się znajdzie w kosmosie taka Z80. No właśnie, i to się teraz wydarzy. A no Ryszard, nie wydarzy się nic. Brzmi to, napompowaliśmy to, ale tak naprawdę, co się może wydarzyć? Na dzień dzisiejszy Z80 jest niszą niż. To znaczy, do różnych projektów typu nowoczesne repliki ZX Spectrum czy jakieś repliki innych urządzeń, tam jest używany. Raczej, raczej wszędzie, gdzie używa się w tej chwili nowoczesnej elektroniki, raczej są już nowoczesne komponenty i nowoczesne układy. Pojawiła się pewna delikatna histeria na, na rynku retro, ponieważ oczywiście, jak zostaje coś wycofane, to nagle się, to się dzieje, zawsze standardowo ceny idą do góry. No bo wiadomo, jakieś tam łańcuchy dostaw, o ile można nazwać to łańcuchami dostaw, zostają w pewien sposób zaburzone. Ale Z 80 jak świat światem długi i szeroki, to jednak to jednak miał masę klonów. Firma Zielok również licencjonowała te procesory innym producentom, którzy mogą to je tworzyć, więc to nie jest wielki problem. A i problem implementacji dosyć prostego procesora z dzisiejszego punktu widzenia w technologii FPGA też nie jest wielkim wyczynem, więc. Nie ma co się bać. Jak rozmawiałem właśnie z jednym z producentów retro sprzętu, pozdrawiam Zaxon, to słuchajcie, on do dzisiaj kupuje 30-40-letnie układy na, i one są dostępne na rynku, więc o Z80 martwi się nie trzeba. To jest po prostu pewien znak na rynku, znak pewnych zmian albo znak pewnego rozwoju, i no i po prostu ten procesor w jakiejś tam konkretnej rewizji zostaje już wycofany z produkcji i ostatnie jego. Y Zamówienia są realizowane do końca czerwca. Może będą jakieś pozłacane, wiesz, ostatnie. ostatnia sztuka powinna mieć wybity, nie wiem, ile to milionów, czy setek milionów tych układów było. No tak, może tak być. Ciekaw jestem czy na przykład w jakiejś, czy na przykład ostatnie, ostatnia sztuka, która zejdzie z linii produkcyjnej nie zostanie w jakimś tam muzeum na przykład w Londynie, muzeum elektroniki gdzie, czy nie wiem, czy gdzie jest największe muzeum elektroniki na świecie, będzie na przykład w takim, wiesz, w jak... taki. albo na przykład nawet tak pójdę trochę bardziej do przodu, w takim Louvre na przykład, który zajmuje się oczywiście sztuką, ale co by nie mówić, dzięki Z80 tej sztuki bardzo dużo powstało. Andrzeju, kupić tak z 15 Z80, zrobić grawerunek i przypinki takie, odznakę o, tutaj. Jest to do zrobienia. Ty, Dobry tak sposób. robimy, tak robimy, tak robimy, Z80. No, jest to do zrobienia jak najbardziej. Z80 follower. No, dlaczego nie? No dobrze, miło było, teraz będzie niemiło, Ryszard. Niemiło, niemiło, tak. I niemiło co się... będzie, co się dzieje z tym pinkolonym Microsoftem, nie? No, źle się Znaczy, co się dzieje? No, to jest wielka korporacja, więc się dzieje. Excel to... rządzi, Excel radzi, Excel zawsze was tu zdradzi. Więc. <laughs> no firmy zdradzone o świcie przez słupki Excela, chociaż tak naprawdę my gdybamy, my nie wiemy, co, co się stało dla osób, które dopiero weszły w temat. No kilka dni temu Microsoft poinformował o zamknięciu czterech kolejnych studiów e, robiących nich gry, i szczególnie tutaj dwa studia były takie ważne, gdyż jeszcze niedawno stawiane były za przykład, szczególnie jedno, Tango Gameworks, studio, które zrobiło wcześniej Evil Within, chociażby serię, ale w ubiegłym roku fan, fantastycznie, doskonale przyjęte, wielokrotnie nagradzane. Hi-Fi Rush, które zresztą dostało wersję też na, na PlayStation. Na Switcha chyba też wyszło, czy, albo miała wyjść wersja na Switcha. Ale to nie, Tak niedawno, przecież to było raptem. Ta, miesiąc Stąpnie. temu. Miesiąc temu, jak. No i teraz yy, zostało zamknięte. Yy, mimo, że jeszcze parę miesięcy temu. Phil Spencer mówi, że to w ogóle najlepsze studio nagrody dla studia Tango Gameworks. Że są tak dumni z ich nagród, że trzeba by robić więcej takich mniejszych gerbach. Zamykamy. Drugie studio to jest Arkane Austin. Arkane to nie jest cały Arkane, bo Arkane to jest studio, które zaczęło we Francji. Przypominam, pierwszą grą było Arks Fatalis jeszcze w 2004 roku na pierwszego Xboxa. Bardzo, bardzo przyz... dobra gra. Później był e... Dark Messiah of Might and Magic, był przede wszystkim fenomenalny, Dishonored, był genialny prej zrobiony właśnie przez Arkane o... Austin. Zresztą Arkane Austin współpracowało także przy Dishonored, to, to było były naczynia połączone. Zrobili też Deathloopa, może nie tak dobrego moim zdaniem jak Dishonored, ale cały czas była to... E... Co najmniej, co najmniej dobra lub bardzo dobra gra, no i zrobili niestety jedną słabą grę. Słabą Redfall. Z pana. No to był, to był Kupsztal, niestety. Myśmy o, nim, o Redfallu wiele, wiele razy mówili, zwłaszcza przy premierze, która była rok temu, równo. Ro, równo rok temu w zasadzie. I zastanawialiśmy się nad, nad tym, jak można było coś takiego, taki potencjał zepsuć, bo moim zdaniem, chyba ty, twoim też, ta, ta gra powstawała. W założeniach na początku jako gra dla jednego gracza i później ktoś, gdzieś nawet czytałem jakiś artykuł, ale możliwe, że to też jakaś, że, że pamięć płatami mi figla, że ktoś z zarządu Bethesdy z, rzucił sugestią, żeby zrobić z tego grę usługę, właśnie taką grę we współ, dla współpracujących graczy, którzy walczą z najazdem wampirów na pewne senne miasteczko. No i zrobiono grę wieloosobową w trybie kooperacji, która nie działała po prostu. Fatalna sztuczna inteligencja w postaci, uproszczenie wielu mechanik, z których firma Arkane słynęła, z tych takich wciągających symulatorów, immersive sim, tak to się nazywał gatunek, że można było, że świat sobie żył własnym życiem, a myśmy w tym świecie robili różne, różne rzeczy i to wszystko zostało uproszczone, położone, i, I Redfall był słabo oceniony, natomiast Microsoft mówił, nie spoko, tutaj potknięcie może nie mówię potknięcie, ale że wszystko zostanie naprawione, że pracują usilnie nad DLC. Były osoby, które kupiły przed premierze chyba za 100 dolarów, taką wersję, już z obietnicą te, tego DLC, tego dodatku rozwijającego kampanię. No i co? No i figa z makiem: nic nie dostaniecie. Nic nie dostaniecie. Jesteście w oczach Microsoftu Ni niczym, jesteście i w ogóle. No bo Microsoft zamknął Arkane Austin z dnia na dzień. Pracownicy byli w szoku, kiedy się nagle dowiedzieli rano, że szukajcie sobie nowej pracy, łachy. Tak mniej więcej. Tak, może... Ja bym tak to odebrał. Gdyby, gdybym się dowiedział z dnia na dzień, że, że, że dostałem, że znajduję się w takiej sytuacji, to bym poczuł, jakby ktoś się na mnie opłuł, po prostu, jakby ktoś mnie opluł. I... Zdradzony. Tak, zdradzony o świcie, zdradzony o świcie. I, I to jest sposób załatwiania tych spraw. Plus komunikat, jaki Microsoft wypuścił, komunikat <gamy> plugawy wręcz. No to napisany tak bardziej korpo językiem, nie można napisać tego. Przy każdej firmie dokładnie ten sam zwrot, że dziękujemy tutaj za za włożoną pracę i, i liczymy na, na to, że będzie dobrze. Ja oczywiście to teraz parafrazuję, ale chodzi o to, że przy każdej firmie nawet się nie pokusi na to, żeby w komunikacie prasowym zmienić chociaż jedno słowo komentarza. Przy każdej firmie mamy nazwę firmy i tutaj dziękujemy za pracę, bla, 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 ta sama formuka. Dziękujemy za pracę, ta sama formuka dla każdego ze zwolnionych pracowników. Dodam tylko tyle, wydaje się, że ten komunikat był pisany przez yy, czata GPT. Dokładnie, dokładnie tak to wygląda. Że, c. zwłaszcza kiedy porównamy to z komunikatami jeszcze przed paru miesięcy, kiedy zachwycali się. Zarówno Tango Game, Boy, może Arkane się nie zachwycali, natomiast rzeczywiście Arkane to jest studio z gigantycznym potencjałem. Tam pracuje mnóstwo utalentowanych ludzi, którzy zrobili świetne gry. I yy, oczywiście, yy, kiedy Microsoft włonął tyle studiów. Zapłacił 68 miliardów za Activision Blizzard. Jakąś absurdalną sumę. Wcześniej 7,5 miliarda za Bethesda, tak? Chyba 7,5, coś takiego. Gigantyczne pieniądze. Więc mają dość pieniędzy na to, żeby kupić, ale najwyraźniej nie mają dość pieniędzy na to, żeby utrzymać. Mimo, że tak naprawdę utrzymanie tych studiów jest to ułamek, ułamka kwoty, którą wydali na zakup. Którą, którą wydali na zakup. Dla tak. mnie to jest ruchy, które... Pokazują, że tam coś się bardzo źle dzieje. Myśmy wielokrotnie mówili, jeszcze w tym roku jeden z najpopularniejszych odcinków tegorocznych, to, że dokąd zmierzasz Xboxie, czy dokąd w Xboxie, no bo tak wygląda na to, że marka jest po prostu powoli zażynana. Ja tak to odbieram. Jako miłośnik wielki Xbox 660, każde, każde kolejne ruchy spowodowały jakiś upadek, gnicie. Nie było żadnego ruchu w górę w zasadzie. Może, może Xbox Series X było takim oddechem, bo to dobry sprzęt, mocny sprzęt, ale marketingowo. Jest, jest, jest fatalnie. Microsoft ma teraz y, obraz po, ponurego żniwiarza, podobnego swego czasu do elektroników, Electronic Arts. Electronic Arts, przypominam dla osób młodszych lub nie, 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 nie siedzących tak w historii gier, że swego czasu Electronic Arts słynęło z tego, że kupują studia i je zażynają. Ja swego czasu zrobiłem odcinki Grysława, chyba dwa odcinki poświęcone wszystkim zarżniętym przez Electronic Arts Studio. Studiom tych dużych było 17. To były naprawdę naprawdę bardzo dobre studia Tworzące gry, i, i cóż, cóż, już ich nie ma. Microsoft pomyślał sobie, popatrzył, może tak z oddali na elektroników i tak. Nie, no, my jesteśmy, my możemy, mamy więcej kasy, możemy lepiej, za, możemy lepiej zabijać studia. Nie? I zabijają. I, I to idzie im, niestety, bardzo dobrze. Zastanawiamy się teraz, zresztą tu napisali w notatkach Andrzeju, co będzie teraz z Ninja Theory, Nagra się okaże, powiedzmy, że wypuszczają Hellblade'a dwójkę, gra zdobywa, załóżmy, jakieś tam nagrody, a oni myślą, no, kurczę, powinno być dwa centy więcej przychodu, pyk. Oczywiście <todgrybuj> przesadzam, przesadzam, ale nie wiem, dlaczego Szczególnie po takim sukcesie, jak był Hi-Fi Rush, studio zostało zamknięte. Niektórzy twierdzili, że to dlatego, że Shinji Mikami odszedł ze studia i zabrał ze sobą ludzi. To nieprawda, jak się okazuje. To były takie plotki. Shinji Mikami rzeczywiście odszedł jakiś czas temu ze studia. Parę osób odeszło, ale to nie tak, że zabrał całe studio, że, że trzeba było zamknąć to. Zostało tam mnóstwo pracowników, którzy pracowali jeszcze wcześniej przy, przy Evil Within i przy, Ghost, przy Ghostwire, które ponoć miało dostać swoją drugą część. No już nie dostanie. Rush pewnie też miał dostać drugą część. Haha, Nie dostanie. Nie dostanie, nie dostanie. Ja bym pozwolił Ryszardzie, że ja jeszcze udzielę swojego komentarza. Ja się trochę odpaliłem, przepraszam. Nie no, i bardzo dobrze się odpaliłeś, bo to jest po prostu fatalna sytuacja. To, co się dzieje z Microsoftem. Um, jego zapędy do monopolistyczne. Tak jak bo wcześniej rozmawialiśmy o tym, że Microsoft nawet w zeszłym roku, że nie mimo tego, że kupuje studia. Te, cieszymy się, że te gry wylądują wszystkie w Game Passie, bo nawet Diablo wylądował mu, mu w końcu w Game Passie, chyba dwa miesiące temu. Diablo 4. I obecnie Microsoft przypomina swoją najgorszą wersję z lat. Końcówki lat 90., gdzie był ogromnym monopolistą, który rządził, który niszczył firmy i który był takim wielkim molochem, który wjeżdżał, rozjeżdżał i wszystko zostawiał, zostawiał po sobie gruz. I w tej chwili cała ta siła, która czy cała ta energia, która była przeniesiona nam ocieplenie tego wizerunku, no bo jednak powstawanie z grudów, zmiana głównego szefa, odejście Billa Gatesa, pana Balmera, który też był znany z dosyć mm, ciekawego. zachowania. Tak jest. Słynny film z Developers, Developers i tak dalej, i tak dalej, albo opowiadanie o tym, że Linux to rak i takie inne sprawy, a zresztą w tej chwili Microsoft kocha Linuxa, więc wiecie. No to, to ocieplenie to teraz wszystko jest zniszczone i wychodzi na to, że to jest Korporacja jak każda inna, oczywiście. Bardziej trzeba... brutalna, może Tak, która po prostu jedną linijką kodów kupionym przez siebie za miliardy dolarów, e, czyli GPT, teraz to się nazywa Kopilot, oczywiście, więc e, pisze, co trzeba zrobić teraz z firmą. No i firma taka ja, sztuczna inteligencja informuje o tym, że trzeba, czy ten model językowy informuje o tym, że trzeba usunąć niepotrzebne elementy, czyli zamknąć studia, i to się właśnie dzieje. To jest po prostu tragedia. A do tego jeszcze dodam że po tym, że Microsoft wydał oczywiście informację, że dziękuję i w ogóle i w ogóle. To jeszcze pojawiło się na stronie marketingu Xboxa, pojawiła się informacja o premierze nowego koloru kontrolera w takim wściekle ognistym kolorze, co naprawdę było mocno nie trafione i widać, że ta komunikacja, wewnętrzna, wewnętrzna Microsoftu jest bardzo, 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 bardzo mm, niespójna, to dodam, a jak rozmawialiśmy o tym, że o tych moich notatkach i o tym, co się wydarzy z Ninja Theory, z Machine Games, ja się boję czegoś takiego. Ninja Theory to jest firma, która jest małym studiem, stosunkowo małym studiem, i robi jedną grę od siedmiu lat. Jedna, jedna godzina gry na rok. Nie Oni wiem. zrobili jeszcze taką, nie wiem, odkąd taki, boże, zrobili taką grę sieciową, która od razu padła, wydaje mi się. No, no, ale powiedzmy, że cały czas skupiamy się na tym Hellbladzie drugim, który jest pompowany. Oczywiście maszyna marketingowa, jakaś tam, jakaś tam się kręci i coś tam się dzieje. Ale co by nie mówić, mamy jedną grę, małą grę, z dużym budżetem i niekończącym się y, czasem produkcji. Już pewnie jest teraz ozłocona czyli już zamknięta, bo lada chwila premiera, więc ymm, pewnie już jest zakończona i pewnie. Domyślam się, że to będzie niesamowite doświadczenie, ale jednak kilkugodzinne doświadczenie i koniec. Co dalej z tą, z tą firmą? I co dalej z moralami pracowników? Jeżeli mhm. ich koledzy z innych studiów, mimo tego, że odnieśli sukces, to właśnie takie Tango Game, Game Works, które yy, yy, może poprzednie gry nie do końca do każdego musiały trafić. Evil Within to jednak horror, taki bardzo brutalny horror, trochę w stylu Resident Evil, troszkę w stylu Silent Hill, bo tam to był trochę jednak miks różnych pomysłów. Ghostwire, Tokyo nie każdemu musiał się spadać. Ja się bawiłem rewelacyjnie. Ja się bawiłem średnio, ale, ale rozumiem, że ktoś się może dobrze bawić, bo przynajmniej. Wizualnie i dźwiękowo było fajnie. Tak, tak. Ale hi Rush to już był, wiecie, to był hicior, to była gra, która przyniosła po części mechanikę z raczetów, które wyszły na PlayStation, na Xboxa i mogliśmy się pobawić w podobny sposób, oczywiście nie identyczny, bo to jedna gra. gra rytmiczna dodatkowo, świetnie zrealizowana. Tak. Tak jest. Walka zsynchronizowana z dźwiękiem. Pomysł pewnie nie, nie najświeższy, ale tutaj jest zrobiony w taki sposób, że aż się Micha cieszyła, kiedy człowiek grał. No, to jest... no właśnie, no właśnie, i tutaj mamy i tutaj mamy hmm. właśnie taki problem, że mamy fajne tytuły. Duże tytuły, które e, nawet jak jeżeli nie odniosły super sukcesu sprzedażowego, no bo jednak Game Pass, tutaj do, do tych statystyk do końca nie mamy dostępu i nie wiemy, nie wiemy jak to wygląda od strony właśnie e, ilości pobranych i gran, ilości godzin poświęconych na daną grę, ale jednak, co by nie mówić, Microsoft Game Passem żyje i głównie chyba Game Pass i ta usługa właśnie, abonamentu dla wszystkich, czyli dostępu właśnie do Game Passa dla wszystkich użytkowników, nie ma znaczenia, czy to będzie PC, czy konsola, czy telewizor, czy jakiś tablet, no to jest priorytetem. No i dzieje się, co się, więc yy... no nie dzieje się dobrze, nie dzieje się dobrze, więc wydaje mi się, że mm, no teraz nad, nad Microsoftem yy, idą czarne chmury czarne chmury i ich w tej chwili ich w tej chwili yy, no, sytuacja na rynku no, nie jest zbyt ciekawa, no bo robią porządki i to robią takie porządki bardzo brzydką taką czarną miotłą, która po prostu psiu, psiu, i rozwala te studia. No, no nie fajnie się dzieje, nie fajnie się dzieje. Mam nadzieję, że oczywiście utalentowani twórcy znajdą yy, z, pracę w innych studiach. No i, no i pytanie też jeszcze: co z licencjami na gry? No, bo no wiadomo... właśnie, Microsoft wykupiło studia i oni mają licencję. To, to, są, to, są ich, to jest ich własność teraz. Więc pojawiły się teorie, że zależy Microsoftowi po prostu na markach jakichś. No tak, ale co po marce, skoro nikt nie ma kto nad tą marką pracować, bo właśnie zwolniliśmy kolejnych tam kilkuset pracowników. Pewnie w tym roku zwolnili już kilka tysięcy ludzi z oddziałów no tak, swoich tak. growych. A sprawdziłem ta gra, o której mówiłem, poprzednia Ninja Theory nazywała się Bleeding Edge. I ona w, dwu, w roku 20 wyszła i jest. No, nie wiem, w ogóle kto wpadł na pomysł. Wcale mi się nie zdziwił, że wtedy na fali tworzenia gier wieloosobowych dla, dla, dla kilku osób. Ktoś, ktoś wpadł na taki właśnie pomysł, żeby to my też zrobimy sobie i zatrudnili studio, które robiło do tej pory gry dla jednego gracza, takie wciągające. No i, i kazali zrobić Bleeding Edge i z tego, co pamiętam, to chyba się raczej nie za bardzo przyjął, bo ja nie, nie kojarzę, żeby ktokolwiek grał w Bleeding Edge, ani żeby ktokolwiek mówił o tej grze. Kojarzysz mhm. Bleeding Edge? To Oprócz jest nazwy? To Nie był początek tego? Nie. Czekaj, czekaj. To nie była taka okładka, okładka z takim Pankowym szczycie troszeczkę? Tak, 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 tak. Początek Xboxa łaba. Oceny 60%. Nie grałem No ja teraz podglądam oceny. Słabe, słabe ogólne oceny. Albo może gdzieś, gdzieś na początku, gdzieś na Xboxie u kogoś grałem przez chwilę. Nie pamiętam nawet za bardzo tej gry. Yy, ona też nie miała jakiejś super yy, machiny marketingowej, która by jakoś naświetliła graczom, że można w to zagrać. Wydaje mi się, że. Yy, już abstrahując od tego, gry usługi, czyli ymm, może inaczej, przenoszenie studiów, które ymm, zajmują się grami jednoosobowymi na gry usługi, pokazało, że niestety no, nie do końca to wychodzi. Najlepszym przykładem jest Rocksteady i, i ostatni. O ostatnie ich, ich, ich dokonanie. Ja, ja już zapomniałem, jak to się nazywa. Wyrzuciłem to z głowy w ogóle. Ja, ja zapominam, zapominam o traumatycznych przeżyciach, więc wyrzucam takie jeszcze z głowy. A, no ale muszę sobie przypomnieć, jak to się nazywało? jest ten skład. O właśnie, o boże. Przypomniałeś mi, o boże. Co, z, no właśnie, co za kubształ to jest. Jest różnie, ale nie tylko Xbox ma z tym problem, bo przecież z, z, z kim? Z Bungie i z ich ostatnio grą, czyli Destiny też nie za dobrze się teraz dzieje. Widać, że tendencja na rynku jest taka, że niestety gry, usługi czy gry takie, które mają długo żyć, długo żyć, potrafią w pewnym momencie się gdzieś zagubić albo nawet nowe tytuły, które wychodzą, nie odnaleźć się na tym rynku i z grami, usługami jest podstawowy problem. One wymagają ciągłego, tak jak kiedyś MMO. Wymagają w miarę ciągłego grania, żeby nie wypaść z tej, z tej pętli i z, cały czas mieć swoją postać na poziomie i tak dalej. A potem wymagają też innych osób, znajomych najczęściej. I ile jest osób, które poświęci cały swój czas w zasadzie dla jednej gry? Bo jak grasz już na przykład w takie, nie wiem. Chociażby grasz w Red Dead Redemption online, prawda? to też jest gra usługa. Albo Grand Theft Auto 5 online, tak? to też jest gra usługa. Albo grasz sobie w Sea of Thieves, albo teraz w Helldivers, to zazwyczaj nie masz czasu na inną tego typu podobną grę, bo po prostu ta jedna już ci zajmuje tego czasu dość. Więc pomysł na to, że żeby tworzyć jak najwięcej gier, Usług moim zdaniem jest o tyle chybiony, że one wzajemnie się kanibalizują. Jest ograniczona ilość miejsca na gry usługi na rynku jeśli chcemy wejść z nowym tytułem, to musimy mieć pewność, że albo nie, nie skanibalizuje, nie, nie, nie zje nam naszej innej gry, albo zje grę przeciwnika w jakiejś firmy konkurencyjnej. Tylko to musi być ten tytuł. Dobry po prostu. Tytuł wywołujący pozytywne emocje, a im więcej jest takich tytułów, tym trudniej im jest się przebić. Po prostu. No i, i pamię, pamiętamy, że kiedyś swego czasu, nie, to był chyba 2008, 2009, to był zalew, albo jeszcze wcześniej, był zalew rozmaitych MMO. Ile z nich przetrwało do teraz? A, a cały no czas tak. jest WoW, tak? Cały no czas tak. jest WoW. Ale, ale nie ma mnóstwa innych MMO, które swego czasu były reklamowane, wydawane były miliony, jeśli nie setki milionów dolarów, na gry, które ostatecznie przeżyły rok, dwa, albo może nadal żyją, ale to już nie jest życie, tylko wegetacja. I sądzę, że podobnie będzie z wieloma grami i usługami, aż w końcu ktoś się nad nimi zlituje i wyłączy serwer, gra umrze. Ktoś, kto poświęcił setki godzin na nią, będzie albo sfrustrowany, że już nie może grać. Bardzo często tak może być właśnie, że poświęciłeś setki godzin, masz jakieś tam wrażenia, doświadczenia, ale nie możesz już nigdy do tego wrócić, bo nie ma serwera. Tak? No tak, tak może być. No dobra, to tak za, zamykając tam Microsoft, który mam nadzieję, że już w tym roku więcej, do, do, nie będziemy takich wieści. No. Mam nadzieję. Oh. Że, nie? Oj, ty, ty to jesteś młody, optymistyczny. Ja sądzę, że w tym roku co najmniej dwa studia jeszcze zabite zostaną. No, Możemy tak zrobić tak. obstawienie i, i ja przygotuję, tak. przygotuję sobie listę i powiem ci, które bingo. prawdopodobnie pójdą do odstrzału. Bingo. Bingo, takie upiorne, upiorne bingo. Jakie studia jeszcze zabije Microsoft w tym roku? O, joj, no, Napiszcie w komentarzach, co sądzicie o tym. Ja bym wcale się nie zdziwił, U, Uprzedam. nie będę wcale zdziwiony, jeśli pójdzie pod nóż Ninja Theory. No, to było ile. Wcale się nie zdziwię 7 lat pracy nad grą, kiepskie przyjęcie Bleeding Edge. Wszystko zależy teraz od odbioru Hellblade'a dwójki. Natomiast tfu, nic nie zależy od odbioru Hellblade'a dwójki. Nic. Jak został High raś przyjęty? Fantastycznie. Co się stało? Z Tango zabite, więc. <grym> <grym> więc porzućcie wszystką, nadzieję. Ja, ja sądzę, że Ninja Theory zostanie. Skasowane. To jest takie moje przewidywanie. Oby nie, oby nie. Bardzo bym nie chciał, ale wydaje mi się, że zależnie od przyjęcia tej gry, niezależnie od przyjęcia tej gry, oni są w ciężkiej sytuacji. No Nigdy bym tego nie, nie pomyślał jeszcze parę miesięcy temu. W ubiegłym roku bym tak nie pomyślał, ale po ruchach Microsoftu w tym roku. Tam mam wrażenie, że małpa z brzytwą chodzi i... Albo jest taki obrazek z ponurym żniwiarzem od drzwi do drzwi. No i teraz będzie pukać do kolejnych. No tak, ale ja mam jedno, jedną taką... Jedną myśl mi przyszła do głowy jeszcze. A dlaczego te studia nie mogą się wykupić? Bo może nie mają pieniędzy. Może całkowicie Masz... są zależne od Microsoftu, nie? I my, my, tak naprawdę wiesz, ja się wcale nie, nie dziwię jakiemuś studiu, które Dostało dobrą, super ofertę od Microsoftu, kilkadziesiąt na przykład, albo kilkaset milionów dolarów. Taką linę, dostali linę ratunkową, wdrapują się na pokład, już sobie myślą, o Boże, odpoczniemy, a tam końcu ktoś tą linę piłuje i, i wpadają znowu do morza. I myślą, o jak wyjdziemy na pokład, to nabierzemy sił, wykupimy się, zbudujemy własną łódkę. No nie, nie zbudujecie własnej łódki, bo Microsoft was może w każdym momencie wyciąć i nie jesteście w stanie nawet tego przewidzieć w żaden sposób. Dla mnie to jest, ja, ja dzisiaj trochę, trochę może mocno jadę po Microsoftie, ale dla mnie po prostu to co, to, co robią, jest niezrozumiałe. Mają marki, ale kto integry będzie robić. Myślą, że co, sztuczna inteligencja im te gry będzie robić? No nie, nie będzie. Kolejny Haj'aż er nie zrobi im sztuczna inteligencja. Ale pada wydadzą nowego. No, o, nowy Proszę Państwa, będzie nowy pad od Microsoftu. Wydaje mi się, że wszyscy tłumnie pójdziemy, żeby wzbogacić y, tę jakże szlachetną firmę. Sądzę, że przerzucą się teraz na prostu na robienie padów. Niech Microsoft zacznie robić pady do, do PlayStation. O, to było um, Nie zdążymy już dzisiaj omówić kilku innych tematów. O, ja ja tylko ja mi, tam... mi, no, no Ulało nam się. Przede wszystkim, głównie no. mnie się ulało z tym Microsoftem. No, ale... o, rzad, rzadko mi się tak zdarza. Rzadko jestem tak zirytowany postępowaniem Microsoftu, ale holender, niestety, wydaje mi się, że moje proroctwa, w sumie nasze proroctwa z początku roku, kiedy nagraliśmy te materiały, że źle się dzieje w państwie Xboxowym. No, niestety się spełniają. Niestety się spełniają. No to jest. Powiem tak, tym tym, przyk tym, bardziej, tym, bardziej, tym, tym przykrzej, tym bardziej tym niemilej mi się na to patrzy, kiedy wspomnę sobie wspaniałe lata z Xboxem 360. Jedną z moich ulubionych konsol w historii. Mam gigantyczną bibliotekę tam za mną, tutaj, właśnie ta, ta cała półka tutaj to są, to są gry na 360, z których z którym się nie rozstanę. Świetna konsola, i, i każdy ruch dalej to było to było gorzej. No byli, na, byli na szczycie i, i zlatują te, z niego teraz na. No. Nie wiem, nie wiem, nie, nie rozumiem, nie ogarniam. Phil Spencer okazał się fałszywym prorokiem, niestety, bywa. O, tak bywa, niestety. A też może być też tak, że, wiesz, on może nie mieć dużo do gadania, bo jak się. Może zez... jest tylko twarzą, tak? I myślisz, tak. Że, że masz wyjść powiedzieć, że, że, że jesteśmy super, a jak nie wyjdziesz, to wiesz. Pamiętaj. No... Pamiętaj. No... Słuchaj, zawsze znamy twój adres. Zawsze możesz się zwolnić, pójść do konkurencji. Bierz... Przecież jest tyle innych firm, które mogą go przyjąć do pracy. No nie wiem, czy teraz by byłoby tylu chętnych, wiesz? Po no, tych no, ostatnich ruchach. No tak. <laughs> teraz ale Phil te... Spencer jest chyba nagle z osoby, która była. Yy, gracze uważali Phila Spencera za swojego ziomka. Tak. Za, za, to jest nasz człowiek w tym korpo-świecie. I okazało się, że jest. Taki sam jak inny. To jest korpolutkiem, No Chyba, że rzeczywiście ktoś go tam szantażuje. Na razie, jest, na razie jego obóz w Fallout 76 został wysadzony w, w powietrze przez atomówkę, przez wkurzonych graczy. Sądzę, że, że w, grach, w, w grach usługach pan Phil Spencer, jeśli się zdradzi, gdzie jest, to nie będzie miał łatwego życia. Będą go gonić. Będą, będą go gonić. Tak. Słuchajcie, no, generalnie wydaje mi się, że ten. Yy, yy, to jest po prostu zwykła korporacja i yy, zła i korporacja. No tak, jak każda wielka korporacja, która nas finalnie liczy się tylko zysk i odpowiednie słupki w Excelu, więc tutaj niestety Excel rządzi, ludzie później świecą oczami albo zamiast, właśnie, zamiast świecić oczami, to po prostu ymm, publikują takie generyczne komunikaty w, na różnych portalach i dzieje się później, co się dzieje, to jest bardzo zły ruch, ymm, tragedia dla pracowników, bo nikt nie lubi być zwalniany, Mam nadzieję tylko, że wszystko pójdzie tak, jak powinno pójść, czyli z pełną godnością się rozstaną, zostaną wypłacone wszędzie odpowiednie, zgodnie oczywiście z prawem, finansowe odprawy, tak. odprawy, tak, rozliczenia i niech to wszystko będzie zrobione po prostu tak, jak powinno być zrobione, a nie po prostu są wrzuceni na brud, bo też takie sytuacje się na świecie zdarzały czasami. Tym niestety dzisiaj negatywnym. I Ninja naszym... Uważajcie. Bójcie się, bójcie się, a powiem ci szczerze, Ryszard, że yy, Machine Games w sumie Machine lepiej Games? też nie ma. Też nie ma lepiej. Mają niestety, że tak powiem, w przypadku Indiana Jonesa bat nad swoimi plecami i może być niedobrze mogą oberwać po uszach. Mogą po kapeluszu dostać. No. I najgorsze jest to w tym wszystkim, że gra może być wybitna, może odnieść ogromny sukces, a pewność, czy oni się utrzymają. No, jest Powiem ci tak. Bardzo tym dobrze, tym. że Microsoft nie kupił Remedy, bo po, po. Alan Wake, chyba nie wiem, czy już dwójka, czy zarobił na siebie, czy nie. Odniósł wy, wy, wyjątkowy sukces, jeśli chodzi o, o i o krytyków, i o graczy, Natomiast nie wiem, jak ze sprzedażą. Gdyby Alan Wake, gdyby Remedy był pod żądaniami Microsoftu, to nie byłoby pewnie już Remedy. No właśnie, i to jest coś, co jest po prostu fatalne. Plus, Microsoft jest teraz oczywiście. Przez te studia niższe, które, które mają te, te mniejsze studia, czyli w tej piramidzie jest na samej górze. No Microsoft, jak co by nie mówić, trzyma teraz portfolio yy, tytułów różnych i jesteś trochę na swój sposób takim trolem teraz. Trollem no patentowym. Mają, no, troszeczkę, bo ma prawo ma prawa do Marek którymi, które może na przykład zakopać, i załóżmy, że jakąś grę kolejny Evil Within dostaniemy za 15 lat czy 20 lat, no bo Microsoft nie musi teraz chcieć odkopać tej marki, bo w tej chwili się ko kojarzy negatywnie i widzo y widzę się powiedzieć widzowie i gracze mogą zrobić negatywną y reklamę tej grze kolejnej przykładowo, ze względu na to, że y zarówno główny szef tego studia, który zresztą to będę on nie chciał już tworzyć kolejną część Evil Within, mm -hmm. chciał odejść od, od tych dużych gier i skupić się na tym mniejszych tytułach. Ale gracze mogą po prostu zbojkotować tę grę, bo, bo Microsoft zrobił jak zrobił. No może być dziwnie. Ja muszę, Ryszardzie, lecieć do roboty. Ja też. Tak ja jest, też. więc widzowie, widzimy się i słyszymy się, słuchacze, już za tydzień. Za tydzień prawdopodobnie wszystko na to wskazuje, że porozmawiamy sobie o celowym Jeśli Jeśli zdążę, zdążę jeszcze ograć więcej tytułów. Tak możliwe, że nie za tydzień, a za dwa, zobaczymy jeszcze. Tak Ale jest. tak czy inaczej, czekajcie na kolejny odcinek. Mhm. Mamy dla was jeszcze trochę notatek, o których dzisiaj nie rozmawialiśmy, na pewno dojdzie w tygodniu jeszcze dużo, dużo, dużo zamieszania na rynku, ja jeszcze chciałem powiedzieć parę słów o takiej jednej azjatyckiej konsoli, więc trzymajcie się, bądźcie zdrowi, cieszcie się, ładną pogodą, pogodą. I... w miarę ładną, tak w miarę ładną i już widzimy się i słyszymy za tydzień, do widzenia, pa pa. pa.